Zaczęliśmy testami w połowie lipca. 3 dni testów całodniowych się odbył. Na tej podstawie dobraliśmy obciążenia dla poszczególnych zawodników i ten przygotowania motorycznego takie obciążenia każdemu nadał. I tego się trzymaliśmy, po czym w czasie okresu przygotowawczego łączyliśmy aspekty motoryczne z techniczno-taktycznymi. Kulminacja była jakby na obozie w Niewinie, gdzie to wszystko już składaliśmy do jedną całość. Bardzo ciężko pracowaliśmy w okresie przygotowawczym i ten pierwszy mecz, mam nadzieję, no może jeszcze nogi trochę będą zmęczone, ale damy z siebie na pewno wszystko po 3 punkty, bo to najważniejsze. Ale chcemy pokazać nie chcemy zdobyć tylko 3 punktów, ale chcemy je zdobyć przez dobrą grę oczywiście, bo na to ciężko pracowaliśmy. No. To jest to nowy zespół 6-7 zawodników, który do nas doszło, uczy się tego modelu gry systemu. Początek zawsze jest wielką niewiadomą. Nie wiemy, jak zawodnicy na ile będą wypoczęci, nie znamy przeciwników, ponieważ gramy w tej lidze po raz pierwszy, gramy w lidze starszej. Tych zespołów nie widzieliśmy wcześniej w grze. Jesteśmy, wydaje mi się, faworytami, ale musimy to udowodnić. Musimy udowodnić to dobrą grą, dobrymi bramkami, dobrymi punktami. Musimy je zdobywać. Nie możemy patrzeć na przeciwnika, że jest słabszy. Musimy po prostu dominować od początku do końca, od każdego meczu, w każdym meczu. Podchodzimy do każdego meczu zmotywowani i nie możemy nikogo zlekceważyć, bo każdy mecz jest ważny. Na pewno my jesteśmy rozpatrywani jako jeden z głównych faworytów, aczkolwiek jest jeszcze 6 zespołów, które też głośno aspirują i mówią o tym, że chcą awansować. Nasi tutaj znajomi z Zamiedzy czy zespoły Słupska, Słupski, gdzie grają rocznikami starszymi, są to bardzo mocne, silne zespoły. No, będzie ciekawa ta liga i tak naprawdę spodziewamy się trudnej przeprawy, tym bardziej, że z tej 6 szóstki czołowych zespołów 4 mecze mamy na wyjeździe. Na pewno szybki atak, bardzo szybko piłką, bardzo szybko gra piłką, kontra, naprawdę mamy mega gaz z przodu i na pewno to wykorzystamy. Jestem dobrej myśli i myślę, że to już zaczniemy od początku z wysokiego C i mam nadzieję, że awansujemy dalej do dalszych części rozgrywek.